Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. I to by było chyba na tyle. Słuchajcie, w ogóle nie mam motywacji do nagrywania vlogów. W ogóle, takie 0, 0, 0. 0. I nie wiem, co z tego vloga będzie. Mam nadzieję, że coś uda mi się ponagrywać, że jakiś ten vlog będzie w miarę do obejrzenia. Ale to już nie mnie oceniać, tylko Wam. Także będę bardzo wdzięczna za jakiś komentarz w komentarzach, bo uwierzcie mi, że od tygodnia próbuję, chciałabym, ale nagrywanie vlogów to nie na moją... Nie, po prostu jakoś teraz mam taki czas, że nagrywałabym same filmy stacjonarne i nagrałam ich w tym tygodniu naprawdę mnóstwo. W ogóle nagrałam w ostatnim czasie ich mnóstwo, więc nie wiem, kiedy ja je wrzucę. Będę pewnie w najbliższych tygodniach wrzucać po 3 filmy tygodniowo, żeby się jakoś wyrobić z tym, żeby mi filmy nie zostały na jakiś, nie wiem, listopad czy na grudzień. Bo serio, trochę tego mam. A w międzyczasie też bym chciała właśnie vlogi nagrywać, bo jednak wiem, że vlogi lubicie. Nie wiem, co się stało, ale po prostu od dobrych kilku dni nie wychodzą mi vlogi i próbuję i zaczynam, ale to jest jeden klip i tyle. I mam nadzieję, że dzisiaj nie skończy się to na jednym klipie. W każdym razie mamy niedzielę. Ja jestem w Krakowie. Wczoraj byłam na meetupie w Tauron Arenie. Było mnóstwo ludzi, słuchajcie, mnóstwo, to było jak w mrowisku, naprawdę. Jeszcze tak od rana było spoko, bo nie było aż tylu. Natomiast później jak była ta godzina wielkiego otwarcia, gdzie mogli wszyscy już wejść, nawet bez biletów, to po prostu były tłumy przeogromne. Ja jak siedziałam później na trybunach u góry, to po prostu na dole to były takie mróweczki po prostu. Naprawdę było przedużo ludzi. I w sumie spędziłam tam połowę dnia. Także spoko, była klimatyzacja, także mogłam siedzieć, wczoraj był upał, dzisiaj też. I dlatego też dzisiaj jedę do domu, właśnie z okazji tego upału. Dlatego, że ja bardzo lubię właśnie w takie dni, kiedy jest upał, wieczorami, gdy już ten upał tak troszkę ustaje, iść sobie na rower. Czy też jechać sobie na rower właśnie tam w okolicach mojego domu. Dlatego też postanowiłam dzisiaj sobie pojechać. Miałam jutro wracać do domu. Znaczy wracać, no nie, tak wracać tu i tam. Nie po prostu pojechać jutro, bo muszę coś załatwić. Natomiast stwierdziłam, że dzisiaj pojadę z racji tego, że właśnie wykorzystałabym ten moment jeszcze takiego upalnego wieczora z takim fajnym klimatem i sobie pojadę na rower. Przynajmniej mam taką nadzieję i mam nadzieję, że będzie mi się chciało. Słuchajcie, muszelki objęły całe moje ciało. Brakuje mi tylko na szyi, ale jakoś na szyi, wiecie co, mi się to tak... Znaczy ładnie to wygląda, bo widziałam pełno dziewczyn, co w zasadzie nosi też muszelki na szyi, ale u mnie tak chyba nie bardzo. Natomiast na ręce, na nodze muszelki są. Zaraz wam zresztą pokażę, co dzisiaj ubrałam, chociaż nie jest to jakiś wielki, piękny outfit, bo nawet w outfitach nie mam jakiejś motywacji ostatnio. Nie wiem, co się dzieje, po prostu jakiś taki tydzień. Czekam, aż przejdzie, czekam, aż będę mogła z powrotem nagrywać vlogi i będziecie zadowoleni. W każdym razie mam nadzieję, że ten vlog też wyjdzie. Na tą chwilę kończę i widzę się z Wami za chwilę. Spakowałam już takie chłodniejsze trochę ubrania, bo od wtorku ma być już tak no dużo, dużo chłodniej, około 17 chyba stopni, więc wzięłam jakieś długie spodnie i tak dalej, a prawdopodobnie będę się wracać jakoś koło wtorku albo środy, także chcę mieć też coś cieplejszego, mimo tego, że dzisiaj jeszcze upał w pełni. I pewnie się zastanawiacie, czemu się pakuje w walizkę, jak jadę tylko na 2 dni. Ale już nieraz robiłam tak, że a dobra, wezmę sobie jakąś tylko tam torbę taką większą, torebkę w sumie większą, bo co ja mam tam wziąć, jak i tak jadę na 2 dni. Ale słuchajcie, tutaj musiałam laptopa jeszcze osobno, tam musiałam ładowarki wziąć, jakieś jeszcze ubrania, kosmetyki i robi się to ciężkie, mimo tego, że jadę na 2 dni. To wolę jednak wziąć tą
tą walizkę w połowie pustą, ale jednak jest ona znacznie, znacznie wygodniejsza niż tutaj torebka, tutaj druga jeszcze torba z ubraniami, a tam jeszcze laptop osobno i to jest pełno rzeczy, plus jeszcze jakieś zakupy czy coś jakbym robiła, to już w ogóle. Także polecam branie walizek, malutkich walizek, ale jednak walizek na jakiekolwiek małe czy też duże podróże. Jest znacznie, znacznie wygodniejsze. I pewnie część z Was sobie pomyśli, że po co nagrywam, skoro nie mam motywacji i generalnie mi się nie chce nagrywać, ale nagrywam. No słuchajcie, chcę, żebyście też widzieli, że nie zawsze jest kolorowo i nie zawsze jest świetnie, pięknie, ładnie i w ogóle ma się motywację, ale co zauważyłam, znaczy zauważyłam, tak mi się wydaje, że jeśli już nie mamy tej motywacji, a nagrywamy coś, to mam wrażenie, jakbyśmy się starali 100 razy mocniej, bo wiemy z góry, już mamy założone, że ten vlog nie wyjdzie, więc chociaż się postarajmy, żeby wyszedło, żeby wyszło z tego coś konkretnego, coś w miarę fajnego. Chociaż w małym stopniu, dlatego mam wrażenie, że i takie spadki zjazdy energii i tak dalej są trochę potrzebne, żeby nabrać tej energii z powrotem, tak? No i właśnie też mam wrażenie, że wtedy się staramy więcej, przynajmniej no, tak mi się wydaje, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. O, zielone, jedźmy, bo nas trąbią zaraz. Zawsze się zastanawiam, co kierowcy obok myślą, jak ja mówię do kamery właśnie w tej chwili. Stoi pan koło mnie, czy też pani, bo nie wiem. I jestem ciekawa, co sobie myśli, czy w ogóle zauważył ten ktoś to, że mam kamerę tutaj na oknie i sobie gadam do niej. Zastanawiam się zawsze. Ciekawe, ciekawe. Dajcie znać, czy wy zauważyliście kiedyś kogoś w samochodzie, jak kameruje, vloguje. Nakarmimy samochód. Dzień dobry Państwu. Widzę, że dzisiaj wielcy przyjaciele. No niecodzienny widok, powiem Wam, niecodzienny. Dzień dobry. Halo. Halo. O, śpią jak susły. Nic ich nie obudzi, widzę. Figuś, dzień dobry. A Ty to fiku, zareagujesz? A, trochę. Trochę ruchu było. No powiem Wam, że naprawdę to jest niecodzienny widok, bo figa jest taka, że jak to fig ją dotknie czy coś, to ona już jej coś nie pasuje. Ale dzisiaj chyba ma bardzo dobry humor, że pozwala się dotykać i no tym bardziej, że leżą razem, to już w ogóle jest święto. Przyszłam sobie na zewnątrz poczytać książkę i ostatnio czytam Tatuażystę z Auschwitz. I generalnie Wam powiem, że tak się wszystko złożyło. Jakoś ostatnio. Dzisiaj jest w ogóle 1 września. Dobrze powiedziałam? Chyba tak. No i wiadomo, oczywiście jest to rocznica wybuchu II wojny światowej. I no i ostatnio w ogóle jakoś ten temat krąży właśnie wokół mnie. Chyba mam wrażenie, dlatego, że właśnie czytam tą książkę. Powiem Wam, że tak. Na początku myślałam, że będzie to książka taka okej. Okay. Serio, taka okej. Okay. Ale jak przeczytałam jej kawałek, już zresztą ją będę kończyć niedługo, to stwierdziłam, okej, wiem, czym się ludzie zachwycają. I rzeczywiście jest to bardzo, bardzo dobra książka, bardzo dobra książka. Tylko trzeba się w nią wciągnąć i jest, momentami jest naprawdę trudna i taka nie do zrozumienia na zasadzie, że nikt by nie pomyślał, że to tak wyglądało. No, no taka momentami jest naprawdę ciężka i właśnie czytając tą książkę, oglądając ostatnio Stulecie Winnych, tam też był okres taki międzywojenny i właśnie druga wojna się też zaczęła pod koniec już sezonu. Dzisiaj jest ten 1 września, też trąbią wszędzie w telewizji o tym, w radiu i tak dalej, więc mam wrażenie, że ta druga wojna światowa ostatnio się tak skumulowała, jeśli chodzi o te informacje, ale to fajnie, bo znaczy
Fajnie, nie wiem, czy można tak mówić o wojnie światowej, ale chodzi o to, że ja tematykę II wojny światowej naprawdę bardzo lubię i lubię oglądać filmy, seriale na ten temat, czytać książki, więc jeśli macie jakieś właśnie książki z taką tematyką, to możecie mi spokojnie pisać w komentarzach. Z chęcią sobie ją wpiszę na moją listę moich książek, które chciałabym przeczytać. Nie wiem, czy słyszeliście, ale nadchodzi burza. Znaczy nie wiem, czy akurat tutaj będzie burza, ale już gdzieś tam w okolicach Tatr widzę, że jest bardzo ciemno. Także kolejny dzień pewnie burzowy w Tatrach. To mógłby być kolejny temat, o którym mogłabym się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że on już jest takim tematem tabu w internecie, bo tyle ostatnio było o tym i o tej tragedii na Giewoncie i ogólnie w górach. I mimo tego, że trąbią, słuchajcie, wszędzie o tym, to i tak codziennie czytam artykuły, że kolejni ludzie wchodzą sobie w góry w taką pogodę, jaka jest teraz codziennie, czyli w burzę. I nic im to, wiecie, nie daje, czują się jak coś tacy, nie wiem, niezniszczalni. Nie, słuchajcie, to jest ciężki temat, bo. Dobra, nieważne, nie będę się wypowiadać, bo jeszcze ktoś mnie tutaj zje niepotrzebnie. Dobra, uciekam, uciekam czytać książkę i później się z wami zobaczę pewnie. Poszłam na ten rower, no nie? Widzę, że moje włosy w każdą stronę latają. Zrobiłam właśnie zdjęcia. Mam nadzieję, że coś wyszło, bo robiłam ze statywu. Pozdrawiamy pana. Robiłam ze statywu, także mam nadzieję, że coś tam wyszło. Ustawiałam sobie po prostu samowyzwalacz. Jadę dalej. Jak widzicie, piękne, piękne krajobrazy, piękne miejsca. Uwielbiam po prostu się tak wyciszyć. Tym bardziej jakoś po wczorajszym tym evencie. Chcę po prostu pobyć sama, więc sobie pojechałam. Jedziemy dalej. Co prawda pogoda. Nie wiem, czemu tak tu klęczę na ziemi. Pogoda, co prawda, miała być troszkę inna. Na inną liczyłam. A mi się zakręciło w głowie. Ale nie jest zła. Co prawda, wyjechałam sobie wcześniej niż myślałam, bo jest jakoś przed 6, a myślałam, że będę dopiero teraz jakoś wyjeżdżać z domu. No ale może się załapię na zachód, sorry, że mnie nie widać. Ale tak trzymam rower i kamerę i w ogóle. Dobra, idziemy dalej. Ale to jest pięknie. W ogóle ta bluza fajnie kontrastuje z tą zielenią, prawda? Zobaczcie, jak tu jest pięknie. I te odgłosy natury. Nie wiedziałam, szczerze mówiąc, że kiedykolwiek będę się tym zachwycać. Naprawdę. A teraz uwierzcie mi, że doceniam takie chwile bardzo. I serdecznie wam polecam pobyć sam na sam. Włączyłam sobie nawet aplikację do mierzenia jazdy rowerem. W sensie tam kilometrów, wiecie. Ale stwierdziłam, że to bez sensu, bo co chwilę się zatrzymuję, co chwilę coś nagrywam, robię zdjęcia. Trochę się dziwnie czuję, bo mam wrażenie, że ten moment teraz nie jest w stylu moich vlogów, ale bardzo bym chciała, żeby to był właśnie styl mojego vloga. No zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy. W każdym razie jest fajnie i może nabiorę trochę motywacji. Bo właśnie dzięki takim zabawom z kamerą, znaczy ja nie mówię, że to jest jakieś, wiecie, rewelacja, czy coś, w ogóle coś mi wpadło do oka, ale no jest to coś innego niż niż takie zwykłe gadanie do kamery i mam nadzieję, że przez coś takiego będzie mi się bardziej chciało nagrywać. Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że dzisiaj w ogóle gadam od rzeczy, a z drugiej strony chciałabym wam powiedzieć, jak się w tej chwili czuję, jeśli chodzi o nagrywanie i o motywację i w ogóle, ale nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie chciał tego słuchać. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy po tym vlogu. Mały odpoczynek. Ja jadę dalej. Za mną możecie, nie wiem, czy tam widać, czy to złapie, ale tam są Tatry.
Może Wam później pokażę dokładniej, chociaż dzisiaj nie są ładnie widoczne, bo chyba była burza właśnie w Tatrach i one są takie trochę za mgłą, co oznacza też, że jutro powinna być pogoda. Tak, wróżenie, no nie wróżenie, tylko przepowiadanie prognozy pogody z gór u nas jest bardzo częste i się sprawdza. Także prawdopodobnie jutro jeszcze będzie piękna i ciepła pogoda. W ogóle też tak czuję, tak się patrzę, bo ktoś tam jechał z tyłu. W ogóle tak czuję, że to miejsce generalnie na jesień będzie jeszcze większym sztosem niż teraz jest. Jest tutaj trochę drzew liściastych, więc liście zrobią robotę. Będą też inne łąki, takie już bardziej jesienne. Będzie taka lekka mgła po łąkach, rosa, czy też po prostu parująca woda z deszczu. No, czuję, że to będzie naprawdę ładnie na jesień. Także na pewno Was tutaj jeszcze zabiorę i zobaczymy, co tutaj się wykształci, bo w sumie rok temu na jesień to mnie tutaj nie było, więc to będzie pierwsza pora roku tutaj tak. Wracajmy do domu. Zmęczyłam się trochę tym nagrywaniem. Nie no, żartuję. Bardzo przyjemnie jest. I trzeba się ruszać. Trzeba się ruszać, moi drodzy. Ja przyznaję, że ja jestem wielkim leniem. I jeśli chodzi o sport u mnie, to jedyna aktywność to właśnie jazda na rowerze albo jazda konna. Reszta to nie bardzo. No i w zimie narty, ale to... To nie jest już taka aktywność, wydaje mi się, bardzo, bardzo wyczerpująca. W każdym razie trzeba się ruszać, od razu się człowiek inaczej czuje, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Także polecam takie wieczorne wypady na rower czy na spacer. Ja jeszcze mam ochotę przejść na taki bardzo długi spacer z kijkami, Nordic Walking. Dwa lata temu? Nie, sorry. Sorry. To było 5 lat temu. Wakacje, dzień w dzień, godzina takiego spaceru. No, powiem wam, że wyrobiłyśmy sobie kondycję, bo chodziłyśmy taką grupą bab. Także wyrobiłyśmy sobie kondycję, było bardzo fajnie, ale dawno nie byłam. Byłam chyba w wakacje, w zimie, właśnie jak był śnieg, to też z kijkami bardzo fajnie się chodzi. Ale w lecie też będę musiała to powtórzyć. Ja zmykam do domu i widzę się z wami już przy wodzie prawdopodobnie, bo chce mi się pić. Oficjalnie ogłaszam, że mamy jesień. Tak, słuchajcie, już wieczory są lekko jesienne, przynajmniej moje ostatnio. Bo właśnie sobie tak siedzę już przy świeczkach, jest tak bardzo przyjemnie. Także ogłaszam jesień, może nie taką pogodową, chociaż już na dniach ma się zrobić trochę chłodniej. Jestem w wydaniu bardzo domowym, ale nie chciałam już się przebierać. W każdym razie mówiłam wam ostatnio, że potrzebuję dysku zewnętrznego i słuchajcie, znalazłam. Okazało się, że mam dysk gdzieś tam w moich zapasach z takimi rzeczami. Znalazłam, co prawda nie jest to dysk o wielkiej pojemności, ale ja nie potrzebuję w sumie dużo, jak na razie. I jest to dysk nie SSD, tylko ten HDD bodajże. I on jest lekko wolny, ale no nie przeszkadza mi aż to tak bardzo, bo wiecie, nie potrzebuję czegoś na już zrobić czy coś. Ale jednak zauważyłam, że jest nieco wolniejszy niż na przykład ten dysk, który mam w laptopie, tak? Bo tam jest już SSD. No, także tyle jeśli chodzi o dyski. Ja mam nadzieję, że wam się vlog spodobał. To ten ostatni urywek, mam nadzieję, że udało mi się jakoś fajnie zmontować, także dajcie mi znać w komentarzach, czy wam się spodobało i czy chcecie więcej tego typu nagrań i montażu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się vlog spodobał, mimo tego, że
brak tej motywacji ostatnio, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Możecie też sobie kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moich nowych filmach, które mam nadzieję, że w najbliższym czasie będą się pojawiać częściej, bo mam ich sporo nagranych po prostu. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa! A, moje włosy i zachód słońca. O, jak pięknie to wygląda. Czyż nie? Auć. Chują te kamyki. I give my life, I give it all.